strategii PSND chodzi tak naprawdę o znalezienie odpowiedzi, to jest w zasadzie kwintesencją tego, czego szukamy jako traderzy na rynku, gdzie, dokąd zmierza cena w bieżącym dniu. Czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół. I teraz jak ja mogę to określić, jak ja mogę to zdefiniować, żeby mieć tą przewagę, żeby czuć się komfortowo i pewnie, bo potrzebuję to wiedzieć, żeby zawierać transakcje, no żeby po prostu nie tracić hajsu. Sama nazwa PSND w zasadzie została określona przez ludzi, którzy tej strategii zaczęli używać. To nie jest moja nazwa, którą ja wymyśliłem, ale można powiedzieć, to wy ją wymyśliliście. A więc ludzie, którzy to stosują na co dzień do dnia dzisiejszego. Mianowicie, bardzo, bardzo trudny skrót do zapamiętania. Uwaga, podaję go. Prościej się nie da, ok? PSND. Wy wymyśliliście tą nazwę, a już mówię dlaczego. A więc tak, w tej strategii mamy tak naprawdę trzy punkty kontrolne, które musimy zdefiniować i teraz mamy dzień dzisiejszy. Muszę wiedzieć, kiedy, na jakim poziomie cenowym cena się otworzyła. To jest pierwszy punkt kontrolny. Drugim punktem kontrolnym jest najwyższy poziom cenowy w dniu dzisiejszym, który ma miejsce. To jest drugi punkt kontrolny. I trzeci punkt kontrolny to jest najniższy poziom w dniu dzisiejszym. Te trzy punkty, jeżeli dzisiaj zdefiniuję, to w dniu jutrzejszym otrzymam tak zwany target, poziom docelowy, do którego cena będzie dążyć. Ale więcej w tym zakresie mówię każdego dnia, między innymi na TikToku podaję dokładnie te targety, żeby być na bieżąco, po prostu wpadnij i zobacz, jak to wygląda. Najlepsze godziny do wykorzystywania tej strategii tak naprawdę pojawiają się od północy i do godziny 11, to jest ten timing optymalny. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po godzinie 11 po prostu już nie mamy nic do zrobienia, najczęściej. Nie zawsze, ale najczęściej tak jest. Do godziny 11 rano wszystko jest rozliczone, więc my nie mamy co robić. Samo określenie i wyznaczenie tych targetów, czyli żeby je zdefiniować, na jednym instrumencie zajmuje około 30 sekund do minuty i wiemy, czego się spodziewać, czego oczekiwać, więc tyle to zajmuje. Ale jeżeli chcemy przygotować jakiś bardziej konkretny plan, no może to zająć od 10 do być może 30 minut maksymalnie. Głównym założeniem strategii prościej się nie da, strategii PSND, jest to, aby wskazać nam, każdemu traderowi, dokąd cena będzie zmierzać. Teraz my musimy podjąć decyzję, kiedy wchodzimy w pozycję, ale celem jest dojście do tego wyznaczonego poziomu cenowego. Cena ma się tam znaleźć, więc my chcemy na tym ruchu zarobić. To jest nasze główne założenie. Do tego ta strategia służy. Kto może z tego korzystać? To jest bardzo ważna kwestia. Uwaga! Każdy, kto ogarnia trzy punkty kontrolne i potrafi wyznaczyć punkt docelowy, target. Jeżeli ogarniasz te rzeczy, to to jest dla każdego. No, warto by było jeszcze umieć otwierać pozycję, no bo umówmy się, kluczowa sprawa, żeby ten handel mógł się odbyć. Na darmowym spotkaniu, na warsztatach, możesz się tutaj zapisać na nie, pokazuję dokładnie w szczegółach, jak złapać te trzy punkty kontrolne i jak wyznaczyć ten target. Wszystko w szczegółach podane, więc zapraszam Cię na spotkanie, dowiesz się więcej, prościej się nie da.